Czytanie z Księgi Liczb. Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Boera. Wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy. Wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje, Izraelu, niby szerokie doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni, lub niby aloes, który Pan sadził, niby cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora. Wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy. Wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Oto słowo Boże. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Od czego rozpocząć? Najlepiej od początku, czyli od pierwszych słów, które Pan Bóg kieruje do człowieka. W pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana opisane jest pierwsze spotkanie z Jezusem Andrzeja, brata Piotra, i Jana, późniejszego ewangelisty. Gdy Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa jako na tego, który miał spełnić Boże obietnice, Andrzej i Jan ruszają za Chrystusem. Zauważmy, ruszają za nieznanym im jeszcze Jezusem. Nic jeszcze o nim nie wiedzą. Idą, utrzymując pewien dystans, widząc na horyzoncie jego sylwetkę, jego plecy. W pewnym momencie Jezus zorientował się, że ktoś za nim idzie, zatrzymał się, odwrócił i wtedy ujrzeli jego twarz. Ich wzrok się skrzyżował. I z ust Jezusa padło pytanie: czego szukacie? Innymi słowy, o co wam chodzi? Dlaczego idziecie za mną? Są to pierwsze zacytowane słowa Jezusa w czwartej Ewangelii. Jan, pisząc swoją opowieść o Chrystusie, mógł wybrać każde inne zdanie z tysięcy, które wypowiedział Jezus, a wybrał i przytoczył właśnie to. Słowa te nie są ani orędziem, ani obietnicą, ale są właśnie pytaniem. Jezus rozpoczyna dialog z człowiekiem od pytania. Można powiedzieć, od testu na samoświadomość. Zanim zwrócisz się do mnie, zajrzyj najpierw we własne serce. Czego szukasz? O co ci w życiu chodzi? Dlaczego przychodzisz do mnie? Jest to pytanie o motywy naszej wiary. Jedni przychodzą do Jezusa, bo po prostu chcą przeżyć. Drudzy chcą mieć więcej zdrowia. Inni chcą odnieść sukces w jakimś wymiarze życia i chcą, aby Pan Bóg im w tym pomógł. Jeszcze inni chcą rozwiązać jakiś problem. A ja? A ty? Czego szukasz, przychodząc do Jezusa? To pytanie nie może pozostać w nas bez odpowiedzi, jeśli chcemy, aby nasza relacja z Bogiem była autentyczna, byśmy nie rozmijali się z Nim i nie przeżywali rozczarowań. Z kolei w Księdze Rodzaju
czyli pierwszej księdze Biblii, Bóg zadaje inne pytanie. Przechadzając się po raju popołudniową porą, nie widząc Adama, który ukrył się po grzechu, Bóg woła, pyta: gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Zauważmy, Pan Bóg nie pyta w pierwszej kolejności, co zrobiłeś, ale gdzie jesteś? To pytanie zdradza zatroskanie, zaniepokojenie o nasz los. Określ swoje położenie, określ swoją sytuację. Jak odpowiedzielibyśmy Panu Bogu na pytanie, gdzie teraz jesteśmy z naszym życiem? Dokąd zaszliśmy? Czy w ogóle wiemy, w jakim kierunku zmierzamy? Pewien mędrzec przemierzał ziemię. Spotkał grupę ludzi ciosających wielkie kamienie. Podszedł do pierwszego i zapytał: co robisz, dobry człowieku? Ten odpowiedział: odbywam katorgę. Zostałem skazany na 25 lat ciężkich robót. Nie wiem, czy przeżyję, bo to bardzo ciężka i wyczerpująca praca. Podszedł do drugiego i zapytał: a ty, dobry człowieku, co robisz? A ja pracuję na utrzymanie siebie i mojej rodziny. Przyznaję, to bardzo ciężka praca, ale jestem za nią wdzięczny Bogu, bo dzięki tej pracy mogę utrzymać rodzinę, wykształcić dzieci, no i pocieszam się, że kiedyś doczekam emerytury i wtedy odpocznę. Pyta w końcu trzeciego: a ty, mój przyjacielu, co robisz? Ja buduję katedrę, wspaniałą świątynię na cześć mojego Boga. Zauważmy, wszyscy wykonywali taką samą pracę. Pierwszy traktował ją jako wyrok, jako przekleństwo. Drugi jako trud, od rana do wieczora i tak co dzień. Trud, który owszem przynosi korzyści, ale jest wielkim trudem, który może kiedyś się skończy. Tylko trzeci rozumiał sekret swojego życia. Wiedział, dlaczego robi to, co robi i w jakim kierunku zmierza. Ta praca, ten pojedynczy dzień był dla niego jak kamyczek w mozaice. Widział go na tle szerszej perspektywy. Swoją pracę przeżywał jako sztukę. Był z niej dumny. Czy potrafiłbym odpowiedzieć Bogu na pytanie, gdzie teraz jestem i co robię? Wszyscy ludzie umierają, ale czy wszyscy żyją naprawdę? Oscar Wilde, jeden z myślicieli XX wieku, powiedział: życie to najrzadsza rzecz w tym świecie. Większość ludzi tylko egzystuje. To wszystko. Nie tylko Pan Bóg zadaje nam pytania, ale samo życie nieustannie nas konfrontuje, zadaje pytania. Niekiedy docierają one do nas w sytuacjach granicznych, kiedy tracimy kontrolę nad naszym życiem, gdy uświadamiamy sobie naszą bezsilność, kruchość, kiedy tracimy zdrowie, pracę, gdy rwą się relacje z najbliższymi, gdy popadamy w nałogi, a niekiedy wystarczy sama świadomość upływu lat, przemijania, by pojawiło się pytanie o sens, o cel naszych zabiegów czy zmagań.
Niekiedy też uparcie zmierzamy w jakimś kierunku, ignorując sygnały ostrzegawcze. Tak może być chociażby ze zdrowiem w przypadku stanu przedzawałowego. Jeśli ignorujemy symptomy, nie zwalniamy tempa życia, czeka nas nieuchronne tąpnięcie. Organizm w końcu mówi: stop, już dalej nie dam rady. I cóż z tego, że mieliśmy ważne sprawy, że może potrzebowaliśmy więcej pieniędzy. Organizm po prostu nie wytrzymał takiego tempa, takiego wysiłku. Dlatego zwolnij. Umiej się zatrzymać każdego dnia. Rozejrzyj się wokoło. Popatrz na tych, z którymi żyjesz. Spotkaj się sam ze sobą i z nimi i zadaj sobie pytanie, dokąd podążam. Niekiedy trzeba będzie skorygować kurs o 15 stopni, a niekiedy może radykalnie o 180. Istotne pytania. To pierwsza ścieżka odkrywania motywów naszej wiary. Usłyszeć pytanie ze strony Boga, usłyszeć pytania, które stawia nam samo życie. Nie uciekać od nich, nie zagłuszać ich. Druga ścieżka odkrywania motywów naszej wiary to pragnienia. Pan Bóg zapytał młodego króla Salomona: proś o to, co mam ci dać. Czy pamiętacie, o co poprosił król Salomon? Poprosił o mądrość, a dokładnie o serce pełne rozsądku do sądzenia ludu i rozróżniania dobra od zła. Spodobało się Panu Bogu, że młody król nie poprosił dla siebie ani o długie życie, ani o bogactwa, ani o zgubę swoich nieprzyjaciół. Dlatego dał mu serce rozsądne i dodatkowo obiecał, że przedłuży jego życie, jeśli Salomon będzie wierny Bogu. Niestety ten sławny król zgłupiał na stare lata, co także dla nas niech będzie przestrogą. Pan Jezus często pytał ludzi, czego pragną, czego od Niego chcą. Matkę synów Zebedeusza, czyli matkę apostołów Jakuba i Jana, która wzięła go na stronę, zapytał: czego pragniesz? Ona akurat chciała zabezpieczyć karierę swoich synów. Gdy niewidomy spod Jerycha, słysząc przechodzącego Jezusa, zaczął krzyczeć na całe gardło: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się, kazał go przyprowadzić do siebie, a następnie zapytał: co chcesz, abym ci uczynił? Może nam się to wydawać dziwne, przecież to było oczywiste, że niewidomy chciał odzyskać wzrok. A jednak Jezus zadał mu to pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Pomyślmy, o co my poprosilibyśmy Boga w sytuacji, gdyby nas dzisiaj zapytał, tak jak króla Salomona: proś o to, co mam ci dać. Oglądając programy telewizyjne, przeglądając kolorowe czasopisma, patrząc na uśmiechnięte twarze ludzi ze zdjęć, proponuje nam się szereg recept na szczęście. Rzadko natomiast, albo wcale, nie mówi się o niezawodnej recepcie na cierpienie. Brzmi ona następująco.
Koncentruj się na tym, czego ci w życiu brakuje. Rozmyślaj o tym wszystkim, co straciłeś, co ci się nie przytrafiło, a według ciebie powinno. Rozmyślaj o tym, na co twoim zdaniem zasłużyłeś, ale czego nie masz. I o tym wszystkim, co twoim zdaniem powinno być inaczej. Niestety często karmimy się takim właśnie myśleniem. Jeszcze próbujemy w to wciągnąć Pana Boga. Chcemy, by realizował nasze recepty na szczęście, idące po linii naszych oczekiwań. Ale czy wiemy, dokąd podążamy? Tymczasem potrzeba tak niewiele, aby dojść do równowagi, odnaleźć kierunek i pokój serca. Autentyczne pragnienia, te, które odnajdujemy w głębi serca, są swoistym kompasem, duchowym GPS-em, wszczepionym nam przez samego Boga. A niepokój płynący z ich niezaspokojenia jest dla nas prawdziwym błogosławieństwem. Amerykański jezuita George Maloney w swojej książce Podróż w świat kontemplacji tak pisze: czy doświadczasz często w głębi swej istoty palącego uczucia, prawdziwego głodu, którego nic, co stworzone na ziemi, nie zdoła nigdy zaspokoić? Możesz gorączkowo dążyć do posiadania pieniędzy, do władzy, do przyjemności seksualnych, do sławy, do zdrowia, urody, a jednak wciąż będziesz powracał do tego wewnętrznego głodu, który może zaspokoić jedynie Bóg, bo to On jest jego przyczyną. Święty Augustyn, który w życiu poważnie się pogubił, gdy w końcu odnalazł Boga, tak wyznał: stworzyłeś nas jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Dla siebie nas stworzyłeś, Boże, do relacji ze sobą. Ten niepokój serca doprowadził w końcu Augustyna do spotkania z Chrystusem. Najpierw jednak były studia i próba robienia kariery świeckiej, niemoralne życie, konkubinat, nieślubne dziecko, związanie się z sektą manichejczyków, aż w końcu nawrócenie i chrzest w wieku 33 lat. Potem próba życia zakonnego, święcenia kapłańskie i biskupstwo w Hiponie. Święty Augustyn przez swoje pisma przyczynił się do rozumienia tajemnic wiary i jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła. Dla siebie nas stworzyłeś, Boże, i niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Tobie. Błogosławiony niepokój. Jeśli go odczuwamy, to znaczy, że Bóg się o nas upomina, że jest blisko, że nie odpuszcza. Moi drodzy, praca domowa. Nikt nie obiecywał, że te rekolekcje będą łatwe. Tak wszystko kawa na ławę, a zatem praca domowa. Spróbujcie dzisiaj usiąść na 5 minut, może na 10 czy na 15 i nawiążcie kontakt z własnym wnętrzem. Zatrzymajcie się.
Wsłuchajcie się w swoje serce, a następnie spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie, czego pragnę, za czym tęsknię. Spróbujcie nazwać to pragnienie czy te tęsknoty. Dodam tylko, że pragnienie to coś głębszego niż potrzeba czy oczekiwania. W zasadzie wszystkie nasze pragnienia można by sprowadzić do dwóch. Nie będę ich jednak teraz wymieniał, by nie odebrać wam smaku przygody spotkania ze sobą. Wrócimy do tego jutro, w kolejnym dniu naszych rekolekcji, na które serdecznie was zapraszam. Kochani, witam was bardzo serdecznie i pragnę wyrazić radość z tego, że przyjmujecie zaproszenie na rekolekcję, że jesteście z nami. Dzięki temu czujemy się potrzebni i jest radością dla nas być dla was, pracować dla was, wspólnie dla Królestwa Bożego. Rozpoczęte wczoraj rekolekcje trwać będą do środy włącznie. Nauki rekolekcyjne o 9 i 18.30. Jutro podczas rekolekcyjnych mszy udzielimy sakramentu chorych. Dlatego prosimy, poinformujcie chorych, aby jeśli zechcą, będą mieć siły przyjść, udzielimy jutro tego sakramentu umocnienia.